Witamy w kolejnej odsłonie Wieści Gminnej. Po 2 latach przerwy spowodowaną pandemią COVID odbył się 23. przegląd zwyczajów i obrzędów wiosennych i wielkanocnych kogutek na hali sportowej przy ulicy Wileńskiej. Kilkunastu wystawców, kilkudziesięciu artystów na scenie, przepyszne wielkanocne specjały i kolorowe wiosenne ozdoby. To wszystko w jednym miejscu. Dziękujemy wszystkim za obecność. Europe of Diversity, Integration and Socialization of Migrants to projekt, który odbył się w Pinhel w Portugalii. Projekt podejmował tematy pomocy i socjalizacji migrantów z innych państw oraz napływu do Unii Europejskiej uchodźców wojennych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 17 krajów Unii Europejskiej. Polskę reprezentował Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica. W niedzielę, 10 kwietnia, w gminnej hali sportowej w Oleśnicy odbyły się wielkanocne turnieje piłki siatkowej kobiet i mężczyzn o świąteczne jajo. Najlepszą drużyną żeńską okazała się reprezentacja Pańs Świeżnej. Drugie miejsce zajęły panie z Cieśli, a trzecie drużyna z Sokołowic. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajęła reprezentacja ze Świeżnej, drugie Invictus, trzecie drużyna z Wszechświętego, a czwarte z Cieśli. Teraz tradycyjnie prognoza pogody. Wydanie świąteczne.